Cześć ludziska, z tej strony Ambros, witam was w kolejnym odcinku Singularity. Ostatnio słuchaliśmy tamtego audiologa, można to tak nazwać audiologiem takim starym. A teraz ruszamy, tu mam jakąś w ogóle chyba szczelinę czasu czy coś, nie są jakąś szczelinę w ogóle. Ale ruszamy w tym miejscu, tu gdzie był dr Barisov. Ciekawa winda, tylko że jednoosobowa. Ostatnie piętro. Wódka, śledzie i inne duprele. Tak jest. No, tu mam jakieś przyjemniaczka. I teraz tak, jak tu jesteśmy, widzicie takie łącza? To należy unikać, bo to wybucha, więc należy to strzelić i dzięki temu możemy na spokojnie przejść. Nic nie ma, szkoda. Tak, tu jest jakaś rozwalona skrzynka. Widzimy rzeczy, które możemy postawić bądź odmłodnić za pomocą UMC, czyli urządzenie do manipulacji czasem. Tutaj jest parę sekretów, które można łatwo przeoczyć tak naprawdę. To chyba właśnie E99 w formie krystalicznej. I jest także skarbiec. O, a tam jest skrzyneczka. Twój sygnał zanika, więc pewnie udało ci się znaleźć skarbiec. W środku jest urządzenie UMC. Demiczew zabił twojego przyjaciela, żeby je zdobyć. Tak, wiem o tym. Jakieś zamazane, nie wiadomo jakie równania. To jest notka. Prototyp jest gotowy. Przypomina dużą, niezręczną bestię. Potrzebuję czegoś bardziej eleganckiego. Jednak na razie takie rozwiązanie musi wystarczyć. Data 5 listopada 1955, dr Wiktor Barisov. Czyli wiemy, że Barisov tu był. I czemu ja się tak zacinam? A więcej tu chyba nic nie ma. Tak, to jest właśnie prototyp UMC, czyli urządzenie manipulującego do manipulacji czasem. Tu mamy film archiwalny, sobie możemy obejrzeć go. Witajcie, szanowni koledzy, członkowie Politbiura. Nazywam się dr Wiktor Barisov. Kieruję badaniami na katordze 12. Efekty eksperymentów z E99 przerosły moje najśmielsze oczekiwania. Najnowsze wyniki wskazują, że tego pierwiastka można użyć do zmiany czasu, stanu, przedmiotów. Oto próba testowa 143. Urządzenia manipulującego czasem lub UMC, zgodnie z jego powszechnie używaną nazwą. Jak widać, UMC umożliwia przywracanie obiektom ich oryginalnej postaci lub ich gwałtowne postarzanie. Nie należy używać urządzenia wobec istot żywych. Wyniki są bardzo nieprzyjemne. Rozpocząłem już pracę nad mniejszą wersją urządzenia. Niestety, UMC działa wyłącznie na obiekty, które są nasycone E99. Dokonuję kolejnych przełomowych odkryć. Za zwycięstwo komunizmu! Tak, to taki mały komuszek. Ale za to dowiedzieliśmy się czegoś ciekawego. No i cóż. Widzimy jakiś napis, nie mogę go akurat odczytać, więc ruszamy tutaj. Zdać urządzenie. Ciekawe, że to w naszej obecności tu działa. Widzimy, na razie jest wszystko ok, ładnie, pięknie zachowane. I jest oto nasze UMC. Chyba się popsuło. Dobra, a my teraz składamy rękę. Nasza łapa lewa. Wpychamy ją głęboko i dzięki temu zaczyna się magia. Fajnie to wygląda. Coś tam wkręcają. I ładuję to za pomocą E99. I proszę, mamy nasze UMC. Wow. No
Da, ten zastrzyk mocy dosyć nieźle wszystko postarzał. UMC. Udało ci się zdobyć urządzenie manipulujące czasem. Umożliwia przemieszczanie obiektów wzdłuż osi czasu. Naciskając Q, możemy. Tak jest. Oczywiście mamy naszą podstawową broń, ale też mamy zapewne Q naszego UMC. Trochę mi to przypomina ten Bioshocka. Tak, i pojawi się wskaźnik, widzicie? Możemy go postarzyć, czy się rozpadnie, albo odnowić. To akurat nie zużywa nam energii UMC, bo do UMC także będziemy zdobywać te baterie, które ma. Takie wypustki. Widzę, wszystko tutaj otworzymy i odnawiamy. Impuls, tak jest. Impuls za pomocą szybkiego przycisku myszy, to jest coś takiego i to już zużywa nam energię. No i popatrzcie, zobaczmy co tu jest. Odszukaj Barisowa. No proszę, ciekawe. Coś nic, tutaj nie. Tu nie możemy. O, ale właśnie takie coś możemy też. No proszę, tu jest jakiś panel, o tym nie wiedziałem. O kurde. Nieźle. Technologii 300 dostaliśmy, 400 technologii dostaliśmy. O tym akurat nie wiedziałem. No proszę, jednak odkrywam rzeczy, o których sam nawet nie wiedziałem. Steampack i amunicję do Valkyrie. Pięknie, akurat żeśmy się tak podleczyli, że jest git. Jak to zniszczymy, to. A jednak nie spadło. Dobra. Wszystkie obiekty. Będziemy też oczywiście mogli obiekty przesuwać, żeby nie było. Dobrze, to był jeden sekret, o którym sam nawet nie widziałem, więc jestem troszeczkę zaskoczony. Odnowmy schody. Tak, mamy energię UMC, która się zmniejsza, ale właśnie do takiej postaci obiektów się nie zmniejsza. Robimy tutaj, niszczymy to, skakujemy tu. Odnawiamy ten kontener. Dzięki czemu mam dostęp do technologii broni. Więc jest git i gucios. Teraz sobie zostawimy. O, Henko, widzę twój sygnał do GPS. Mam nadzieję, że masz UMC. Nie, nie mam. Musisz go użyć, aby cofnąć się do roku 1955 i uniemożliwić Demiczewowi zabicie Barisowa. Tylko on wie przywrócić właściwy bieg historii. No zgoda, tutaj jest kolejny sekret. Fiolka E99, to jest nasza pierwsza fiolka. Fiolki są używane głównie w momencie, kiedy nam się kończy energia. Dzięki czemu również możemy częściej atakować. Akurat osobiście z tych fiolek mało korzystałem. No i hop, wychodzimy w końcu. Tutaj, czy to zniszczyć? Nie, to nie jest tu. Odnówmy to. Fajna taka zabawka. To jest winda, gdzie nic nie możemy zrobić, ale tutaj jest za to technologia kolejna. Dobra. Otwórzmy windę z powrotem. Cyk. Fajnie to wskoczyło. I wracamy. Musisz znaleźć szczelinę. Rozdarcie czasoprzestrzeni. Takie miejsca powstały po wybuchu osobliwości. Cała wyspa jest nimi usiana. Tak, czyli właśnie to. To jest szczelina. Tak, czas o szczeliny. Za pomocą tego możemy je otworzyć. O, widzicie? Tak, ale jeszcze pójdziemy tu na górę. Gdyż na górze mamy właśnie technologię. O dosyć dużej wartości, bo aż 200. Mamy już 4660. Więc ładnie. Nie pozostaje nam nic innego jak wskazać do czas o szczeliny. Czas o sygnał. F. Nacisnij F, aby za pomocą UMC wysłać czasosygnał. Wysłany impuls pozwala na odkrycie wszystkich czasokrogów oraz obiektów, na które działa UMC. Tak jest. No to mamy jakiś safe. No to jest właśnie to miejsce, widzicie, gdzie żeśmy byli. I niedługo dostaniemy także nową broń, na którą pracował Barisov. Tak.
tutaj byliśmy, pamiętacie? Tutaj była ta technologia R. A tu tym razem jest fiolka. Ludzi możemy oczywiście postarzać za pomocą tej technologii, co za chwilę wam pokażę, znaczy zużyję troszeczkę energii dzięki temu. Weź. O, właśnie tak to wygląda. Zużyliśmy dosyć sporo energii. Dobra. Komunisty do Valkyrie, komunisty do Valkyrie. Świetnie. Dobra, idziemy powoli. Wow. Dobra. Wow, ha. Dobra. Ła pierdolę, wynoszę się. Ty pierdalaj. Dobra. To jest właśnie trudność tej gry. Będę to sobie postarzyć. Dobra, postawmy go. Znaczy, oni się też chowają, nie? Nie ma gnoju. Jestem lepszym komandosem niż wy wszyscy razem wzięci. 6C. Dobra, straciliśmy trochę. Mam technologię. I tu właśnie widzimy, jak jak technologia UMC działa. Mam notkę. Potęga E99 jest znacznie większa niż się wydawało. Dziś doszło do wypadku. Nastąpił wybuch prototypu UMC. Promieniowanie zabiło 3 moich asystentów. Nie mogę dopuścić do zatrzymania prac. Są zbyt ważne. Jeśli mi się powiedzie, skorzysta na tym cała ludzkość. Dr. Wiktor Barisow. To jest jedno, a to jest drugie. Właśnie tu jest o manipulacji czasem. Ups, popsułem ci, Barisow, wybacz. I kolejna technologia. Jakieś notki, coś, nic. Dobra, jakieś ruskie rzeczy. Tak, tak, bez odpowiedniego pozwolenia, surowo ukarane, bla, bla, bla. Szczerze, kosza nie możemy postawić, bo było śmiesznie. Dobra, użyjmy czasu sygnału. Czy musimy iść w tamtą stronę? Jeszcze się tu rozejrzę, świetnie. A amunicję właśnie mi najbardziej chodzi. Nie pozwolę! Nie pamiętam, żebym prosił cię o zgodę. Siema, kurde! Gnoje! Bum! I Demicze właśnie zginął. No cześć! Skąd? Ocaliłeś mi życie. No spoko to, Barisow. UMC i amerykański mundur. No. Zostaję tu, a ty tam gadasz. Do jakiejś potwornej pomyłki. Chodź ze mną, potrzebuję. On go nie ma. No, dzień dobry. Pomyślę, że sobie szmyrkniemy tutaj. Mamy apteczkę, świetnie. Coś jeszcze? Chyba nic więcej tutaj nie ma do wzięcia. Tak, właśnie uratowaliśmy doktora Barisowa. O, bateria UMC, właśnie nam o tym mówią, czyli to są te fiolki. No i słowo, to są dwie kolejne. Mam pakiet medyczny. Uleczmy się, mamy tu dodatkową. Tak, tak, tak. Hi. Dzień dobry. Zmarnowałem jeden pocisk, no ale trudno. Dlatego właśnie lubię tą snajperkę. I wróciliśmy. Zdenerwowany naszą odmową współpracy. Jednak nie sądziłem, że posunie się tak daleko. Proszę, kapitanie Renko. W pobliżu jest kolejne laboratorium. Proszę mnie tam zabrać. No dobra, Barisow, nie ma sprawy. Tylko wezmę moje notatki. Cholera, nie mogę otworzyć. Co, zapomniałeś szyfru, Barisow? UMC pozwala na manipulację wiekiem obiektów.
umożliwiając ich odmładzanie lub postarzanie. No to tak trochę to słabo działa. Sejf może ulec zepsuciu wraz z upływem czasu. Zaczyna nam brakować czasu. Proszę postarzyć sejf przy pomocy UMC. No dobra, nie ma sprawy, Borisow. Postarzmy go. Borisow, masz naprawdę fajne notatki, wiesz? Tak, i to jest broń rzadka. Proszę to wziąć. To prototypowa broń E99 może być niestabilna, jednak pomoże nam w wyrównaniu szans. Nie ma sprawy, Borisow. Czyli mamy Seekera. Naciśnij, aby wystrzelić lotem... Aby strzelać lotem naładowanego pocisku. Właśnie, to jest to. Tylko muszę wyrzucić Seeker. Czy Seekera. Bum. Bum. I to jest fajne. Bum. Uiii. Bum. Na, 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 na. Mam cię. Przeładujmy. Mam tylko, to tylko 4 pociski. Mam 6 pocisków w magazynie, więc... Nie jest to aż tak dobra broń, jakby się chciało. Ale proszę, przynajmniej zabawa jest przednia. Oj! Yeah! Boom! Headshot! I nie mam amunicji. Pa, pa. O, w mordy granat! O! Na razie, wypierdzielaj. No, uleczmy się. Może nawet razy dwa. To jest apteczka. O tym gościu zapomniałem, że on tam jest. Trudno, zdarzy się. Halo, technologia E99? Nie ma? Dobra, w ogóle jesteśmy w 55 roku, nie? Ale za to tutaj sobie uzupełnimy apteczki. Jak to ma stary cela? Masakra. Gień, śmieciu. Nie jesteś w stanie mnie powstrzymać. Jestem kapitan Renko, amerykański sił specjalny. Uzupełnimy sobie trochę amunicję. O kurde. Facet... cóż. Można powiedzieć, że facet to nieźle przerwało. Tak, tutaj jest pakiet i są pociski. Chyba do tego Seekera. Kolejne amunicja. Dobra, wyleczmy się od tą odrobinę. Tu mamy dodatkowy pakiet medyczny. I zobaczmy, coś takiego się dzieje z pan. O, tam widzę technologię, widzę technologię, widzę cię, kochana. Chodź. Mam cię. 5000, dobra. No, jeszcze tutaj się przejdzie, Borisow sobie poczeka. Tutaj w 55 roku może być coś ciekawego i jest. No proszę. Trochę grafika słaba. Świetnie, mam kolejne 4 pociski do Seekera. Jednego Seekerem nazywa, czyli takim poszukiwaczem. A bo to jest. Valkyrie mam 237 pocisków. Świetnie. Dzień dobry. No, no, no. Panowie, panowie. No, oni właśnie rzucają granatami, więc warto uważać. Jest pro... Gin, śmieciu jeden. To Walkiria, tak, to jest Walkiria, papa. O, ma gigi. Nie wiem, czemu oni mówią o ma gigi. Boże, ludzie. Tak, to jest kolejne badanie nad E10 były prowadzone. Mam archiwum. Papa. Chyba wszystkich żeśmy sprzątnęli. Tak jest, muzyka się uspokaja. Już jest spokojnie. Dobra, Borisow, ty tam sobie rób co chcesz. Ja tutaj pokażę. Tak, jest to tak zwany sfera albo impuls. Czyli nasza nowa zabawka niedługo.
Ech, ta grafika. Na, zacznę film archiwalny. Przykład praktycznego zastosowania moich prac nad kontrolowaniem zakłóceń czasu przy pomocy E91. Impas to urządzenie, które po uruchomieniu zatrzymuje czas w określonym obszarze. Efekt utrzymuje się przez pewien czas. Można go zniwelować używając energii grawimetrycznej. Aby przywrócić efekt, należy znowu włączyć urządzenie. Pole zakłócające przepływ czasu można również wykorzystać jako tarczę. Jestem pewny, że w ciągu roku dzięki moim badaniom otrzymamy broń, która będzie znacznie lepsza od tego, czym dysponuje Zachód. Wtedy rozpoczniemy podbój świata ku chwale komunizmu. Niech żyje Związek Radziecki! Kolejne powiedzenie właśnie, jak bardzo Związek Radziecki był tutaj ceniony przez Borisowa. I tak, a tu mamy kolejny przykład. No właśnie, przenoszenie obiektu za pomocą E99. No to już widzimy. Dobra, jesteśmy już na limicie czasowym. Znaczy tu pozbieram sobie troszeczkę amunicji z wami. Jednak to jest tu ważne. Pakiet, uleczmy się w takim razie, skoro mamy darmowy. Tu nic więcej chyba nie ma. Technologia, Borisow. Jeszcze niewielki. Dobra. O, tutaj zejdziemy, mamy kolejne rzeczy. Tu na razie nic. Idąc. Ale chwila, ja bym chciał się dostać tutaj do tego pomieszczenia. Tu jest. Są drzwi, czy ja je mogę. Tak, mogę tu wejść, świetnie. Mamy do Valkyrii. Tu jest technologii, tu nie ma dalej wejścia. Szkoda. Jakiś tam magazyn najwidoczniej. A czekam, wiecie, na zapis, więc ten odcinek też będzie odrobinkę dłuższy niż poprzedni, niż wcześniejszy. Teraz idziemy do Borisowa. Czyli mamy szczelinę. Cel ukończony. Kolejny pakiet medyczny. Tutaj nasze drogi muszą się rozejść. Proszę się mną nie martwić. W tej wieży będę bezpieczny. Na pewno znowu się spotkamy. Użyj UMC, aby uaktywnić tę szczelinę. Zabierze cię z powrotem do swojego czasu. Dobra. No to na razie, w takim razie, Borisow, trzymaj się, mam nadzieję, że będziesz szczęśliwy, że dziecko będzie zdrowe. No hej. My wskakujemy z powrotem w szczelinę i mamy zapisywanie zawartości. Trudno w to uwierzyć. Czekałem ponad 50 lat na nasze kolejne spotkanie, ale dla ciebie to trwało kilka sekund, prawda? No. Musisz się podwieszyć. O, sorry. Wieżę, do której się udałem. Wróciłem tam. Wydawała się najlepszym miejscem. Przyjdź do mnie szybko, mamy wiele do omówienia. Uważaj, wysłałem naszego wspólnego przyjaciela. Zwracam się do doktora Borisowa. Dobra, tam mam nową zabawkę, ale na razie trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Singularity. Hej ludzie, cześć, pa!